wiesz, mieszkamy w Palmach, więc ja nie widziałam tego. Więc to było bardzo duże. I tak mówię, stopniowo żeśmy się oswajali. Mówię, ten luz taki, że wychodzisz i tak. Mój skuter to jest, wiesz, to jest pierwsza, że tak powiem, nowo nabyta umiejętność jazdy na skuterze. I nie ma, że ja, wiesz, na chwilę zjadę na prawą stronę, bo się pomylę w kierunkach, czy cokolwiek innego zrobię, to wszystko jest takie... Wszystko jest okej. Okay. Nikt cię nie obierz, nikt cię nie okrzania, nikt nie wiesz, nie ma spinek, napinek, ktoś na ciebie wpadnie, ty na kogoś wpadniesz, no jest tak po prostu, wiesz, tak... Czuję się tą jedność, tak? Ptaki w niebie. Wszyscy są, wiesz co, nie ma równych i równiejszych. I tak samo są ważne krowy, jak i psy, jak i kruki. Jak no, wszystko, ludzie. Wszystko ma te same prawa, wiesz, i to mnie zachwyca. To mnie zachwyca, że nie ma tak, że ktoś jest właścicielem sklepu, to ma większe prawa, a ktoś jest tylko sprzątaczką, to ma mniejsze. Nie, wszyscy czuję, że po prostu są dalej. No, ale to są takie, wiesz, pierwsze obserwacje poprzez, wiesz, przedzieranie się przez swoją dżunglę. Opowiedz jeszcze raz o pierwszym momencie, jak przyjechałaś. To, co przed chwilką powiedziałeś. Pierwszy moment. Pierwszy moment? Powtórz. Pierwszy moment to był już odgłos życia, wiesz? Takiego głośnego, wszechobecnego głosu wszystkich stworzeń, które mnie otaczały. Mówię od gawronów, kogutów, krów, psów, kotów, wszystko wydawało odgłos. Chyba piąta rano, wszystko się budziło do życia. I ja przez 3 dni w ogóle nie mogłam spać. W czwartek z nią znalazłam zatyczki do uszu i mówię, to samo, to samo. Włożyłam sobie zatyczki, mówię, Boże, jak cudownie, przespałam całą noc. Później gdzieś się gubiłam, a teraz po prostu budzę się o 9 rano i kompletnie mi to nie przeszkadza. No. Także... No mówię, tu wszystko żyje i to życie, to połączenie każdego z każdym tu jest tak odczuwalne i tak mocne, że... Zostawisz okruch na stole, za chwilę jest 1000 mrówek i już go bierze. Masz talerz z frytkami, odwrócisz się, już ci wrona zabiera, nie? Pies, tu kot, tutaj przez okno krowa. Ten cały ekosystem. Tu razem żyje, no. Bo tutaj wiesz... Ktoś, kto przyjedzie, to moi nieznajomi, jak zobaczyli nasz film, powiedzieli, ojej, no fajne doświadczenie, ale tak tu brudno, ja bym nie chciała tu mieszkać, nie wyobrażam sobie, wiesz, nie widzą tej całości, tak, której im jeszcze nie pokazałam, bo pokazali mi wyprawę naszą do Czauli. Więc zobaczyli te tłumy, jeszcze ten pomąsunowy brud i stwierdzili, że dla nich to jest trudne doświadczenie i sobie nie wyobrażają. Ale mówię, ja wyszłam z Czauli, ja w ogóle nie byłam zmęczona. Ja wchodzę do sklepu w Polsce, ja po pół godziny to po prostu mam ochotę stamtąd uciekać, bo jest mi tak źle. A tutaj ja byłam w mieście, chodziły na targu pomiędzy mną krowy, byki. Chodziliśmy gdzieś pomiędzy kupami, żeby w nie, nie wstąpić, ale wszystko było fajne i zabawne, nie było zmęczenia, nie było napięcia i pewnie to było super, prawda? Ludzie są niesamowici. Ale nie tylko ludzie, te zwierzęta mają taki sam charakter. Te psy nie są agresywne. Te krowy, ich spokój już na tej drodze. Leżą na drodze, jedzie cię. Janka między starym krowem. I psy wegetarianie, które mięsa nie jedzą. Tak, one nie jedzą? Niektórzy nie jedzą w ogóle. Ale te psy są wiecznie głodne, bo przeważnie do nikogo nie należą, także co im dadzą, to... Wszystko zjadą. Ale wiecie, my byliśmy na plaży, widzieliśmy, jak psy się bawią z gawronami. Nie, czy to są gawrony, czy kruki, co to są za ptaki? Nie, to są... To chyba i gawrony. I one normalnie ze sobą się bawiły, rozumiesz? Po prostu się bawiły. My twierdzimy, że po prostu tutaj nie ma tej aury strachu. Nie ma strachu. Psy mogą leżeć na drodze i krowy, tak. I ludzie są święci jak te krowy i tam im wszystko chodzą. No i dzieci. Oni kochają dzieci. Dziecko jest akceptowane. To jest nasz problem największy. Dziewczynki. Oni wszyscy kochają i rączki ciągną się tego i dotknąć się, i sobie tam coś jakoś tam modlę dać, żeby karma ich była polepszona, że nie do białego człowieka. Zdjęcia, ale my w ogóle nie pozwalamy dotykać się naszych. Nie pozwalamy. Kobiety tak, mężczyźni nie. Bo to jest, wszyscy od razu rączki,
Ja kocham dzieci i od razu rączki, no przepraszam. Tylko patrzysz dzieci już na rękach dziecko, wiesz? Odpuścisz to... A u nich wszystko to takie oczy na kobiet białych, na białą skórę, to bogowie, nie, dla nich. Tak? Naprawdę bogowie. Jesteście wyższą rasą tu. No tak, bo oni... Tylko nie czujecie tego. Tak, jeszcze kastowość. Przyglądają się, bo inaczej wyglądam, tak? Ale no nie. U nich jest problem nacjonalny, że oni przed białym człowiekiem mają szacunek straszny. No tak, no bo kolonie Portugalii. Tak. Jest coś takiego wśród tych wyższych kast i całej tej wolnoludzkiej otoczki, że oni mają obsesję na punkcie wybielania skóry. To u nich jest obsesja. Popatrzcie na reklamy, tam rzadko kiedy jest hinduska, tam przeważnie jest białaska na tym. Nie białaska, biała hinduska. No, albo wybielona, albo w ogóle o białych rysach różnie bywa. W każdym razie one mają ogromną obsesję na tym punkcie. No tak jak w Ameryce. I nawet pamiętam... Michael Jackson i ci wszyscy inni, nie? Oni też histeryczni rozwijali. No, to jest podobne z tego. A to tego nie widzieliśmy, że tutaj tak jest. No, oni też mają gnioną przecież ajurwedę, swoją ajurwedę własną, medycynę. Ja się przekonałam, tutaj, dopiero w Indiach, tam nie nadal mieszkaliśmy, że ajurweda działa. Ale znasz trochę na to? Jakby nie, ale... dużo czytałaś. Coś tam czytałam i coś tam w ramach potrzeb korzystałam i dzieciom dawałam i przekonałam się, że to działa. W Polsce nie działało, tutaj A działa. A teraz w Europie wojna. Wojna idzie firm farmaceutycznych przeciwko ajurwedzie jako... złudzenia. No co może działać w takich... Zakazali ziół. Tak, zakazali. To jest totalne. Są zakazane. No właśnie. Niektóre. Tak. Oficjalnie to mają nie wszystkie zakazane. Oni mogą w telewizji rozmawiać i buprome różne reklamować. Ale strach, że strach powoduje, że ty idziesz jak posłuszne ciele i tego zioła nie możesz, bo ci nie pozwalają, tego nie zerwiesz, bo się boisz. No, musiałam w tej Warszawie, wiesz, cały czas. Jak wyszłam z mąż na 21 mieszkam na 21 i ten raz też mi dało coś takiego, że jak później po rozwodzie, bo to mieliśmy rodzinę, że cały czas, nawet nie w klatce, bo byłam na zewnątrz, ale cały czas czułam, wiesz, jakieś takie, no powiem ci, że to było trudne, żeby znowu się zaadaptować do bycia takim miejskim stworzeniem, to pamiętam, że to było bardzo trudne. I dlatego teraz mieszkamy pod Warszawą w lesie. Gdzieś ten kontakt z tym lasem jest. Nasi ludzie w lesie szukamy miejsca. Ja tu znalazłam cudowne drzewa. Takie. Tak. Jak się nazywa? Olbrzymie, co tak spuszczają. I moja znajoma też mi powiedziała, że to są banian. Drzewa. Banian. Ale to są takie drzewa w awatarze. Nie, jest tam największy banian w świecie, w Kalkucie. U nas jest wideo. A, i tam jest świątynia z tym banianem. Nie, to jest świątynia z banianem to jest Gokaja. Parę kilometrów kwadratowych. Kilka kilometrów, jedno drzewo. Siak to drzewo, muszę sobie zapisać. Warto obejrzeć, zobaczyć banian w Auroville'u, powiem, że tak bardziej niż ten bengalski. Ten bengalski jest ogromny, ale on jest ogrodzony i nie możesz... Ja właśnie zbyt. Chciała gdzieś tak w lesie usiąść przy nim, wiesz, bez ludzi, no bez to takie, bo ogromne baniany znajdziesz tu wszędzie, na przykład tu w naszej wiosce gołańskiej. Też taki banian mogę ci pokazać. Ale tak nie, że... Przy nadbrzeżu nie jest ogromny, normalnie we wsi, po polsku, między krowami i kurami. A jest w Polsce odpowiedni tej nazwy? Nie ma. Tak, już prost... mówię, to jest roślina figowców. No nie, to jest oficjalne, to nie polskie. Rodzina figowców, z tego samego co ten figowiec, a już ci mówię nazwę baniana... Albo po angielsku, czy... Oj, nie wymądrzaj się już. Przecież nie. Baniany. Nie, jest na odpowiedni polski, jak ci przypomnę, to powiem. Dobra, to nie rodzina figowców. I to jest z tej samej rodziny co figa, z tej samej rodziny co fikus, którego wsadzamy w doniczkach w Polsce. A, no,
No powiem ci, że na mnie to duże wrażenie. Niesamowite też, że was. Prawda? No to koniecznie Jumbo Novilo, jak zajdziecie, musicie do Madry Mandiru, tam jest centralny ten banian i ludzie przychodzą, dotykają go. Można zobaczyć, jak ten banian choruje i jak liście już mu rzutną. Ale więc to ludzie stary, stary, ja mam znajomą, która mieszka też w Józefowie, jest jasnowidzką, ona rozmawia z drzewami. I ona opowiada właśnie o tym, że drzewa mają połączenie z ziemią i z niebem, ale nie mają tych takich, tak jak u nas, że my jesteśmy bardziej jako ludzie ze sobą, jak zwierzęta, że mają ten kontakt ze źródłem, ale nie mają tych zalternowanych, wiesz, po prostu są czyste. Nie mają emocji. Nie mają emocji, ale duch drzewa to jest święty duch, który chrześcijanie teraz przyjmowano. Nie oceniają, nie klasyfikują, nie mówią, co jest dobre, co jest złe, one są po prostu wszystkim. Są, po prostu są. One po prostu są obecnością. To jest Duch Święty, nazywa się. Ale z drugiej strony jest też wymiana ludzi i drzew, no bo my im dajemy to, co one chcą, a oni nam dają też. Wiesz, tlen i dwutlenek węgla, oprócz tego te wody strukturalne i ona rozmawia z tymi drzewami. Wydała teraz książkę. I teraz jak mi nagrywasz, to mi uciekło z głowy, to co chciałam powiedzieć. Okej. Okay. Mieszka dobra, a ja jestem z kolei z Gdańska. Ja się wychowałem nad morzem i od dziecka żegluję. Moim żywiołem są morza i oceany. Jeden mi się udało przepłynąć. Ileś tam mórz też. No i plany takie w ogóle dalekosiężne, że mamy, żeby świat zwiedzać właśnie jachtem. To są takie pierwsze próby poznawania świata. Ale gdzieś kiedyś wsiądziemy na jacht i nim będziemy sobie ten świat zwiedzać. Jesteśmy kolegami. Ja dużo oceanów i mórz przypływałem. Jestem starym marynarzem z młodości, także ja rozumiem się. Ja Australia, Ameryki, Zelandii, te wszystkie wyspy. Wiem, o czym mówisz. Wszędzie jest woda, wszędzie dotrzesz wodą, wszędzie. Ja urodziłem się na Krymie. Tak jak ja nad morzem. Tylko ja nad chłodnym, to nad ciepłym. I oni mają, tak jak i my wszyscy, jakieś tam problemy. Tak, teraz. Zostawiają je po tym banianem, także tam też i wiele, chociażby też... Skoncentrowała się na duchy, ten drzewny, to bardzo poważny temat. No, bardzo poważny, bardzo ciekawy. Chciałaś powiedzieć o książce, którą napisała kolega. Chciałam powiedzieć o wymianie, wiesz, że ludzie przychodzą do drzewa, ale nie ma wymiany między dawaniem a braniem, bo często ludzie przychodzą i proszą drzewa o uzdrowienie i nie ma podziękowania, nie ma tej energii dla drzewa i często drzewa też umierają, usychają, bo tutaj Dorota mówiła o tym banianie, że jest ogromny, ale już usycha, bo każdy tam tylko wyrzuca, ale to drzewo nie czuje tej miłości ludzi, tylko jest trochę świetnikiem, mam wrażenie. Nie wytrzymuje. Energetycznie. No. Normalna wymiana energii. Co? Tylko brać od tego drzewa. Ale jak się przytulisz do drzewa i po prostu nic nie robisz, no to ta wymiana zachodzi sama. A jak przytulasz się i już masz, wiesz, trzy życzenia do złotej łebki, no to drzewo już... A wiecie, że w tych bajkach krysznańskich to drzewo to jest to, co wypełnia marzenia. No. Podchodzą do drzewa. Ale wiesz co, bo jesteś w stanie się połączyć z tym drzewem i to drzewo ci też daje różne objawienia. Mówię, to przydatna książka jest. Rdzenne w tej kulturze hinduskiej. Na przykład mieszkańcy Tamil Nadu to są rdzenni, rdzenne plemiona jakby tych Drawidów, którzy... To Drawidy to jest... Drawidy drzewa. Drawidy, a później druidzi już. Ja czytałam tą książkę z... To polecałam. Jest jak to się nazywa? Spadnik, nauka mistrzów Dalekiego Wschodu, życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu. Nie czytaliście? To było właśnie o życiu tych, no w sumie awatarów, tak? Między innymi Jezusa, że jeden wtedy w Tybecie. Awatarów Wiszny. Awatarów, no. 10 awatarów Wiszny, gdzie jedno z nich był Jezus. Nie było tam jasno, bo nie powiedziano, że Wiszny, ale,
ale już takich niebostąpionych mistrzów, którzy byli w stanie wyjść z ciała i to ciało zostawić, a transformować się zupełnie gdzie indziej. Gdzieś tam chronili też te wioski. I to jest książka napisana w XIX wieku. Oni zorganizowali taką wyprawę i pojechali i udało im się spotkać tego.